I mamy wielki powrót do serii Indyk na śniadanie. Witajcie. Dzisiaj pogadamy sobie na temat Moonlighter. Jest to gierka hiszpańskiego studia Digital Sun Games, któremu udało się uzyskać poparcie graczy w ramach prowadzonego przez firmę Square Enix programu wspierania twórców niezależnych Square Enix Collective. Moonlighter, co to jest w ogóle za gra? O co chodzi? Słuchajcie, RPG akcji w takim retro stylu, roguelike'owy, innymi słowy taki dungeon, troszkę crawler, gdzie próbujemy w swoim miasteczku zostać bohaterem albo sklepikarzem. Przejmujemy sklep po naszych rodzicach, no i niestety musimy się nim ciągle zajmować. Ale żeby w ogóle tworzyć jakiś handel, trzeba wchodzić do lochów, najlepiej nocą, bo jest bardziej niebezpiecznie, ale więcej rzeczy do dorwania. I wtedy te przedmioty, które wyszabrujemy z tych lochów, będziemy mogli wrzucać na stół w sklepie. Brzmi nudno, prawda? Jednakże tak nie jest. Słuchajcie, gra jest całkiem fajnie rozbudowana. Wchodzimy do podziemi, które są generowane losowo. To jest chyba najważniejsza rzecz w tym wszystkim. I jest pewna tajemnica. Nieopodal miasta są zamknięte drzwi od wieków antyczne, gdzie trzeba uzyskać 4 klucze, żeby się dostać do środka. I mamy dostęp do różnych rodzajów podziemi, gdzie na samym końcu drzemie boss, który możliwe, że da nam klucz. Ale powiem wam, że fajna sprawa, po drodze znajdujemy masę różnych przedmiotów. Niektóre są bardzo drogie, niektóre w różny sposób ciekawy oddziaływują w naszym ekwipunku, a po teleportacji do miasta będziemy mogli te przedmioty wystawić. Jednakże musimy uważać na to, w jaki sposób reagują nasi klienci na ceny. Musimy dokładnie, czyli dość szybko reagować na zmianę ich nastroju, gdy widzą ceny. Pojawia się też czasami złodziej, którego trzeba szybko dorwać, żeby nam nie ukradł sprzętu. Samo miasteczko możemy też rozwijać. Za pomocą złota, które otrzymamy ze sprzedaży, możemy udać się do miejsca, gdzie rozbudowujemy na przykład cały marketplace. Innymi słowy, możemy wrzucić dodatkowych sprzedających. Jakiegoś gościa, który tworzy zbroję, czyli kowala, na przykład panią, która tworzy mikstury albo zaklęcia, więc możemy też tworzyć przedmioty, tworzyć pancerze, tworzyć bronie, które mogą być zaklinane u kogoś innego. Całkiem fajnie to wygląda. Dodatkowo możemy rozwijać właściwie sklep, w którym możemy wystawiać coraz więcej przedmiotów. Powiem wam, że samo zarządzanie sklepem jest później dość ciężkie. Trzeba cały czas patrzeć na to, co się dzieje i dość szybko reagować. To bardzo mocno wciąga. Później udajemy się do podziemi i za pomocą pewnego przedmiotu, który znajdziemy troszkę później, możemy otworzyć portal, przez który możemy raz wrócić. Kosztuje nas to około 2000 zł, ale w taki sposób możemy dojść dalej i głębiej w podziemiach. Powiem wam, że gierka jest niezwykle wciągająca, trzeba odpowiednio podejść do różnych typów stworów, warto mieć jakiś miecz dwuręczny, warto mieć też łuk, żeby zestrzelić latające potwory i to, że wszystko jest losowe, to jest chyba najfajniejsze w tej gierce. Znajdziemy tam masę dobrego humoru, masę szkieletów dookoła i różnych przypowieści zostawionych w otchłani lochu. A w dodatku gra jest w pełni zlokalizowana, innymi słowy wszystkie przepisy mamy w języku polskim, co strasznie cieszy. Polecam wam serdecznie tą gierkę, jeżeli potrzebujecie czegoś na jakieś wieczory, gdzie możecie sobie siąść z padem w ręku i po prostu popykać. Kochani, dzięki za uwagę, trzymajcie się do następnego Indyka na śniadanie, będziemy robili częściej takie różne zrzuty z przeróżnych gierek, żebyście mieli świadomość tego, co dobrego pojawia się od takich małych twórców, którzy potrzebują naszej miłości, naszej uwagi. Trzymajcie się.